Co dalej z Wami będzie? Wygląda na to, jakbyście mieli taką ochotę porzucić ten ciężar przeszłości i zrobić po prostu krok w stronę czegokolwiek. Krok bez oglądania się na to wszystko, co Was blokowało, bo wydaje się, że według Was są rzeczy, które Was mocno blokują, i też ta pozycja bardzo mocno. Wyciąga was ze swojej strefy komfortu. Nie jest to łatwa sytuacja, natomiast nie jest to sytuacja, która ma przyjść i cię złamać, zniszczyć czy zablokować. To jest sytuacja, która przychodzi właśnie, żeby tobie posłużyć, bo ty gdzieś tam sobie w serduszku westchnęłaś, że już nie możesz w tym siedzieć, że potrzebujesz czegoś nowego, że potrzebujesz oddechu, prawda? I przychodzi ta sytuacja. Nie płacz, nie bój się i nie bij się z nią, bo ona właśnie przychodzi razem z tym Twoim upragnionym oddechem, wiesz? I żeby uleczyć Twoje złamane serce, bo masz piękną, cudowną, potężną energię w sobie, i to serce, gdy ono jest sklejone, wybaczone, zaakceptowane, ono tworzy piękne rzeczy tobie materialne. Psychiczne, emocjonalne, to dzięki właśnie temu sercu tworzysz te piękne rzeczy. Dlatego to nie jest w ogóle w Twoim interesie, żeby nieść złamane serce. Odpuść, powiedz sobie, odpuszczam. Odpuszczam wszystkiego najlepszego. Teraz ja muszę zadbać o siebie, bo to jest Mój Osobisty Interes, żeby o siebie zadbać, prawda? A ludzie, zawsze się znajdą ludzie, którzy będą chcieli ocenić, dodać swoje pięć groszy, ludzie, którzy trzymają się bardzo ściśle w grupie i którzy robią te same rzeczy i nie mają osobnego spojrzenia na rzeczywistość, denerwują się, gdy spotykają kogoś, kto lubi w sobie tą niezależność. Ludzie nie lubią ludzi, którzy cieszą się życiem w masie, nie lubią ludzi. Indywidualistów, niezależnych. Dlatego ty czasami dajesz się, też, dajesz się sprowokować i podpisujesz do tego znaczenie personalne. A tak naprawdę to problem leży w tych ludziach, którzy się ciebie czepiają. Ty nie masz z kim walczyć ani o co walczyć, ty nie masz czego bronić. Jeśli ty się nie chcesz kłócić i wchodzić w konflikt, to Jesteś w kontroli i dasz radę to zrobić. I proszę, to jesteś ty radosna, ciesząca się, korzystająca z tej energii, którą jesteśmy, którą jesteśmy otoczeni, tworząca, grająca na tej pięknej energii. A ten ciężar, który jest w tobie, zdasz sobie sprawę z wielu rzeczy. Myślę, że już sobie zdałaś z wielu fundamentalnych rzeczy sprawę, a to początek. Buśka, mła.